wszystkich bardzo serdecznie, naszych panów, ciekawskich wszechświata. Kolejna odsłona życia Astrobazy. Dzisiaj raczej nie będziemy spoglądać w teleskop i nie będziemy oglądać tego, co na niebie, ale do tego, co kryje wszechświat, postara nas się przenieść pan Nikodem Popławski. Osoba, która w Radomiu spędziła kilkanaście lat, absolwent 6 liceum, absolwent dalej Uniwersytetu Warszawskiego, no i aktualnie profesor na Uniwersytecie w New Haven, od kilkunastu lat będący w Stanach Zjednoczonych, tam się rozwija naukowo. Polski fizyk, można teraz powiedzieć również, że i amerykański, astrofizyk, problematyka szeroka, kosmologia, komunikacja i szczególna tak jakby miłość, problematyka związana z powstawaniem, z istnieniem czarnych dziur w wszechświecie. Myślę, że ten wykład państwa zainteresuje. Nasza astrobaza jest co do tego skromnym budynkiem, no trudno nazwać wyższy naukowym, ale taka osobistość, że tak powiem, na zwieńczenie roku szkolnego tuż przed wakacjami na pewno sprawi, że to postrzeganie przez nas wszechświata będzie jeszcze bardziej pełniejsze. Dziękuję. Zapraszam pani Katarzynę, daję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za przybycie. Tak sobie myślałem, jak ta była lepsza formuła wykładu, więc pomyślałem sobie, że zacznę od pewnych projektów, które starożytni astronomowie zrobili i jak oni się uczyli, o naszym wszechświecie. I potem tak chronologicznie dojdę do teorii względności i o teoriach współczesnych naszego wszechświata i zakończę moimi własnymi hipotezami na ten temat. Więc starożytni Grecy sobie zadawali pytanie, czym jest Ziemia. No i oczywiście były też najstarsze hipotezy, że Ziemia jest płaska, ale pojawił się starożytny astronom Eratosthenes i on pierwszy policzył, jak duża jest Ziemia. Ale jak on to zrobił? No to zrobił bardzo sprytnie, bo zauważył, że pewnego dnia w Egipcie Słońce było nad nim, w zenicie, na wysokości 90 stopni od horyzontu. I kilka dni, chyba to było kilka dni później, pojechał na północ albo na południe i zmierzył, jaka jest wysokość Słońca. I się okazało, że Słońce było na innej wysokości. Znaczy, on oczywiście mierzył wysokość Słońca trygonometrycznie, to oczywiście jest bardzo proste, jak się to mierzy, bo to oczywiście, jak jest Słońce tutaj, a jest Ziemia, no to oczywiście tu jest jakiś tam, powiedzmy, kilkumetrowy kijek, no i oczywiście kijek rzuca cień, prawda, i się mierzy wysokość Słońca się mierzy poprzez trygonometrię, to jest ten wysokość kijka i długość cienia. Więc co on zrobił? On zmierzył wysokość Słońca w dwóch różnych punktach na Ziemi i on, jak to się zrobi, tutaj Państwu pokażę, tu jest sobie powiedzmy Słońce, o tu jest Słońce i powiedzmy, że jeżeli ktoś jest tutaj, no to jak tu jest osoba na Ziemi, tu jest horyzont, to oczywiście ta osoba się spojrzy w górę i zobaczy Słońce nad sobą, prawda? Natomiast jeżeli osoba pójdzie powiedzmy tutaj, to wtedy horyzont jest, to Słońce już jest, prawda, nie jest nad, tylko jest pod takim kątem, prawda, od horyzontu. Więc co Eratosthenes zrobił? On zauważył bardzo prostą proporcję, że znając wysokość Słońca w jednym punkcie na Ziemi i wysokość Słońca w innym punkcie na Ziemi, można policzyć, jaka jest różnica tych wysokości. Czyli powiedzmy, że mamy wysokość Słońca w jednym punkcie na Ziemi, kąt, powiedzmy, alfa w Polsce, tak, będzie alfa 2 minus alfa 1, podzielone na 360 stopni i taka proporcja to jest odległość między tymi dwoma punktami, czyli on musiał wiedzieć, ile
jak daleko pojechał. Tam nie wiem, jak on to policzył w jakich jednostkach, ale tego. Więc tu jest powiedzmy odległość. Odległość podzielona przez, jak tu jest 360 stopni, to musi być odległość po całym kole, czyli średnica, znaczy nie średnica, tylko obwód Ziemi. Obwód Ziemi. Czyli on zmierzył, czyli on wiedział, jak daleko pojechał, zmierzył już sobie kątów i znalazł obwód Ziemi. I podzielił przez 2π, znalazł promień Ziemi. Promień Ziemi jest 6378 km. I Eratosthenes znalazł obwód Ziemi z dokładnością do 2%. Eratosthenes. Czyli to bardzo piękne policzenie. Ja się muszę przyznać, ja uczyłem po raz pierwszy w historii naszego uniwersytetu przedmiot astronomia, bo nasz uniwersytet nie jest wielki, to się rozwija. Uczycie też i mechaniki kwantowej, mechaniki klasycznej, tak dużo przedmiotów. I moi studenci, ja powiedziałem, że to jest ich pierwsze laboratorium. Idźcie, zmierzcie jaka jest wysokość Słońca, potem pojedźcie, znaczy nie mogę mi dzielić daleko, więc jak powiedziałem, zadzwońcie do kogoś, kto mieszka powiedzmy w Wenezueli, albo w Kolumbii, a może w Brazylii, a może na Florydzie i powiedzcie koledze czy koleżance, zmierzcie też. No i zróbcie tą samą proporcję i zobaczcie, czy nam wyjdzie też taki promień Ziemi. No i dużo osób tak zrobiło, znaczy wszyscy musieli zrobić oczywiście, i dużo osób policzyło, około rząd wielkości był prawie ten sam. Czyli no, zrobili to, co Eratosthenes zrobił bardzo dawno temu. Czyli możemy policzyć, znaleźć rozmiar Ziemi. Teraz pójdźmy dalej. W jaki sposób znaleźć rozmiar Księżyca, prawda? Potem ja tak w kilku punktach pójdziemy do gwiazd, prawda? Potem widzimy do tego świata. Jak tu jest jakieś możliwość, aby wytrzeć. Tak, to jest nazywać. Gąbka. A tu jest. Bardzo logicznie. Tak. Tutaj. Wobec czego, w jaki sposób znaleźć rozmiar Księżyca? Też bardzo prosto. To też naukowcy, znaczy, ani wiedzieli co robić. Trzeba poczekać, jak będzie częściowe zaćmienie Księżyca, albo nawet całkowite, to całkowite będzie częściowe. Więc powiedzmy, że tutaj jest, na czym polega całkowite zaćmienie Księżyca? Ono polega na tym, że tu jest Ziemia, tu jest daleko Słońce, no to oczywiście rozmiary są trochę inne i odległości są trochę inne. I jak Słońce oświetla Ziemię, no to Ziemia robi cień. No i Księżyc, on się obraca wokół Ziemi, trochę w innej płaszczyźnie niż Ziemia się obraca wokół Słońca, ale czasami Księżyc jest tak szczęśliwie położony, że on znajduje się w tej samej płaszczyźnie, co orbita ziemska wokół Słońca i Księżyc znajduje się w cieniu. Jak znajduje się w cieniu, to oczywiście jest zacinienie Księżyca, o, tu jest zacinienie częściowe, prawda? Więc tu jest Księżyc. I teraz jak to wygląda? No oczywiście tu jest Księżyc i Księżyc wchodzi w cień Ziemi. Teraz tak, Słońce jest bardzo, bardzo daleko od Ziemi w porównaniu z Księżycem, więc tutaj ten taki trójkąt, on w zasadzie to jest, wygląda bardziej jak taki, prawie że prostokąt. Cień Ziemi w takiej wielkiej odległości od Słońca, jaką ma Ziemia, w porównaniu z Księżycem, cień Ziemi ma wielkość prawie jak rozmiar Ziemi. Czyli cień Ziemi ma rozmiar Ziemi. No więc oczywiście, o, tu jest całkowite zaćmienie Księżyca, tu jest cień Ziemi, prawda, cień Ziemi, no i cień Ziemi zakrywa Księżyc, no i widzimy jakby coś jak jakby Księżyc. No to oczywiście trzeba wziąć zdjęcie całkowitego zaćmienia Księżyca, więc ja powiedziałem studentom, no znajdźcie jakieś zaćmienie, przy okazji rok temu było, więc też obserwowaliśmy, ale to było przed wykładem, to było kilka miesięcy przed wykładem, więc powiedziałem, że nasz wykład się spóźnił o pół roku niestety, to sami wszyscy sobie to zmierzyli. Ale jak mają zdjęcie całkowitego zaćmienia Księżyca, no to co to jest? No to tu jest taki, o, tu jest brzeg, a to jest brzeg cienia Ziemi. Trzeba wziąć zdjęcie i tak sobie tutaj trochę tam wyobrazić, jaki jest cały cień. A ponieważ cień Ziemi ma rozmiar Ziemi, więc to jest rozmiar Ziemi. Rozmiar Ziemi znany z obserwacji Eratosthenesa. To trzeba porównać proporcje i można znaleźć bardzo prosto rozmiar Księżyca. Dobrze, czyli znamy, jaka jest odległość do Księżyca. Jak znajdziemy, jaka jest odległość do Księżyca,
to można szybko znaleźć, jaki jest, znaczy znając rozmiar Księżyca, można znaleźć odległość do Księżyca. W taki sposób, a wystarczy wziąć jeden grosz i tak podstawić sobie tutaj i jak się go da trochę bliżej do oka, no to zakryje cały Księżyc. Jak będzie za daleko, no to oczywiście nie zakryje. To trzeba w takiej odległości ustawić, aby grosik zakrył cały Księżyc. I wtedy jest proporcja znowuż. Dlatego, że tu jest oko, tu jest oko, tu jest jeden grosik, a tu jest Księżyc, tu jest grosik i proporcja. No żeby grosz zakrył Księżyc, to powinien muszą być tak, że zakryją. I teraz jest proporcja. Jak znamy rozmiar grosika i znamy rozmiar Księżyca z tego eksperymentu i znamy odległość grosika do oka, możemy znaleźć odległość do Księżyca. Czyli już wiemy, jak to jest Księżyc. Moi studenci zrobili wszystkie 5 eksperymentów, o których ja teraz mówię. Ja teraz jestem przy trzecim, prawda? Znamy odległość do Księżyca. To dobrze, teraz jak znaleźć odległość do Słońca? Bardzo piękny eksperyment. Jak znaleźć odległość do Słońca? No, żeby znaleźć odległość do Słońca, to trzeba czekać na pierwszą kwadrę. Czekać na pierwszą kwadrę. Pierwsza kwadra to jest wtedy, kiedy Księżyc jest pół pełny, prawda? Więc co? Księżyc jest jak tak. No, ale żeby Księżyc był w takiej pozycji, to jaka musi być konstrukcja? No, tu jest Słońce, no oczywiście Słońce jest dużo dalej, ale się nie mieści. A tu jest Ziemia, bo wtedy Słońce oświetla tak z boku i widać tutaj Księżyca, a tej drugiej części nie widać. Czyli żeby była pierwsza kwadra, czyli półpełny Księżyc, tu musi być 90 stopni. Ale my już znamy odległość z Ziemi do Księżyca, no z tego eksperymentu. Znamy odległość Ziemi do Księżyca, to żeby znaleźć odległość z Ziemi do Słońca, bo musimy jeszcze zmierzyć ten kąt i zrobić trygonometrię. Ale jak znaleźć ten kąt? No to trzeba jest Księżyc w pół pełni, wziąć Słońce, Księżyc i oko, no i kątem mierzymy, zobaczyć. To wychodzi około 89 stopni wtedy. No to jest bardzo małe, jest tutaj, bo Słońce jest trochę dużo dalej, więc ten kąt jest prawie 90 stopni. No i z trygonometrii można znaleźć odległość do Słońca. A znając odległość do Słońca, można znowu wziąć grosik i tą samą metodą znaleźć w piątym eksperymencie rozmiar Słońca. Prawda? No w ten sposób właśnie naukowcy dawno temu już dużo wiedzieli. Znaczy oni też się bardzo pomylili w tym eksperymencie, to zrobił Arystarch, Hipparch to policzył, jeden z największych geniuszy, bo on to dużo rzeczy zrobił. Właśnie i on policzył to, ale źle zmierzył ten kąt. Zamiast dać 89, dał 87 stopni, a taka pewna różnica zmienia bardzo odległość do Słońca i to było tam 60 razy bliżej Słońce mu wyszło, niż być powinno. Ale metoda się liczy, prawda? Więc moi studenci właśnie to wszystko liczyli, prawda? Więc wiemy już, że Słońce jest bardzo daleko, więc wiedzieli, jak daleko jest Słońce w porównaniu z rozmiarem Ziemi i prawda, Słońce jest około 110 razy większe od Ziemi, 150 milionów kilometrów, więc to możemy wiedzieć. No teraz idźmy dalej, bo na przykład teraz gwiazdy, prawda? No to starożytni myśleli, że gwiazdy są jakimiś tam świetlistymi punktami osaczonymi na jakichś obracających się sferach i to takie trochę teraz naiwne się wydaje. Potem dopiero tam po Galileuszu naukowcy odkryli, że gwiazdy to są dalekie, tak naprawdę dalekie Słońca. No Galileusz w zasadzie był geniuszem, bo on wziął. Holendrzy zbudowali po raz pierwszy teleskop, ale już tak naukowo nie wykorzystali, a Galileusz wziął teleskop i skierował na niebo, odkrył plamy na Słońcu, które się zmieniały położenie, czyli to było, że Słońce się obraca, czyli już no, coś tam nie jest tak perfekcyjnie, jak to ludzie myśleli, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, prawda? A tu potem jeszcze oczywiście tydzień temu w Astrobazie zobaczyłem po raz pierwszy takiego pięknego Saturna, muszę powiedzieć, i też piękny Jowisz z czterema księżycami. Tu pięknie, on to wziął teleskop, zobaczył Jowisza i zobaczył cztery małe punkciki wokół niego, czyli widać, że nie wszystko się kręci wokół Ziemi czy wokół Słońca. Rzeczy się, obiekty się mogą obracać również wokół, obiegać wokół planet. Czyli Jowisz ma księżyce, nawet w ciągu kilku godzin te księżyce zmieniają położenie, to bardzo piękne. To nie trudno to takie obserwacje zrobić. No i
Więc Galileusz zapoczątkował tą jakby astronomię obserwacyjną, no Newton wynalazł teleskop zwierciadlany, no dojdę do Newtona dalej. I w każdym razie Galileusz, czy po Galileuszu naukowcy wiedzieli, że gwiazdy są dalekimi słońcami, znaczy wiedzieli, myśleli, słusznie. Teraz w jaki sposób znaleźć odległość do gwiazd? No to jest trudne pytanie, bo już nie można jakimiś grosikami się bawić, no bo to jest punkt, jest tak daleko, że nie, no nie da się. To trzeba jakiś wiatrowy grosik, żeby zakryć też. Ale bardzo piękny eksperyment i też w laboratorium, znaczy w klasie dałem w astronomii, bo na przykład, jak sobie Państwo weźmiecie, nie wiem, coś przed okiem na przykład, jakiś taki palec albo coś tego, no i się Państwo spojrzycie lewym okiem, no to za, powiedzmy, jak ja wezmę markę postawię, prawda, i sobie tak, no tę markę tak położę, że jak widzę, że jak patrzę się lewym okiem, to marker jest tuż przed tą lampą projekcyjną. A teraz zmienię na prawe oko i widzę, że marker znajduje się na tle czegoś innego, prawda? Czy to można, bo to wygląda, jak się patrzy z innych punktów, no to coś, co jest bardzo blisko, znajduje się na tle innych dalekich obiektów. No i właśnie to może, to się nazywa paralaksa, więc u mnie studenci w laboratorium, to oni, jak powiedziałem, że zmieście długość własnej ręki, ale nie centymetrem, tylko przez paralaksę, czyli tu trzeba mieć rękę, tu marker i potem tam jest tablica i kolega będzie zaznaczał, gdzie ten marker na tle jakiego punktu na tablicy jest, prawda? I właśnie w ten sposób sobie zmierzyli pośrednio długość ręki przez paralaksę. Teraz w jaki sposób zmierzyć odległość do gwiazdy? No to gwiazda jest odpowiednikiem tego markera, ona jest blisko, więc jak ja spojrzę, a lewe oko i prawe oko, to jest Ziemia w styczniu i w lipcu. Więc powiedzmy, tu jest Słońce, o, i tu się obraca Ziemia. Ziemia w lipcu jest tutaj, a w styczniu jest tutaj. A tu jest bliska gwiazda. Tu jest bliska gwiazda, ale w lipcu bliska gwiazda, a są dalekie gwiazdy. Tu są dalekie gwiazdy, bardzo daleko. To one jakby są tak daleko, że one są jakby wydają się nieruchome. Więc w lipcu widzimy, że ta gwiazda jest na tle tych gwiazd. A w styczniu ta gwiazda blisko jest na tle innych gwiazd. I potem, albo po roku wraca się, prawda? Czyli można zmierzyć, jak daleko się gwiazda przesuwa. To tylko działa do bardzo bliskich gwiazd, bo jak gwiazda bardzo daleko, to się nie będzie tak długo przesuwać. Więc jak zmierzymy ten kąt, czyli jak się bliska gwiazda przesuwa na tle dalekich gwiazd, to też z trygonometrii i znając odległość Ziemi od Słońca, skąd? A z poprzednich eksperymentów możemy znaleźć odległość od Słońca, albo od nas, bo to jest małe w porównaniu z tą odległością, możemy znaleźć, jak daleko jest od nas ta gwiazda, prawda? I to można mierzyć paralaksy do gwiazd, które znajdują się nawet 1000 lat świetlnych od nas. No, rok świetny to jest jednostka taka, że światło potrzebuje roku, aby tą odległość przebyć. Prędkość światła to jest około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Najbliższa gwiazda, znaczy, więc, no, więc to jest wielka prędkość, no i najbliższa gwiazda znajduje się w takiej odległości, że światło potrzebuje trochę więcej niż 4 lata, żeby tą długość przebyć. Więc to są odległości bardzo wielkie. My jesteśmy bardzo samotni we wszechświecie, bo mamy Słońce, Układ Słoneczny. Na przykład też taki piękny model możemy sobie zrobić. Powiedzmy, wyobraźmy sobie, że Słońce jest piłką koszykową na przykład. No i gdzie są planety i jak są duże? No to te planety będą takie jak jakieś, powiedzmy, jak fasolka czy groszek, czy no i jakieś może być może trochę większe jak piłeczka tenisowa. Ale jak daleko one są? A na przykład, jeżeli Słońce jest piłką koszykową, to Neptun jest gdzieś kilometr dalej. No, czyli, prawda, no to pusto jest w przestrzeni. No i oczywiście jest też pusto dalej, prawda, jak to, do najbliższej gwiazdy, no to w takim modelu to będzie chyba na jednym osiedlu, może nawet więcej, może w innym kraju. Więc to sobie można policzyć, jak są te modele, no, jakie są te skale. Więc w każdym razie ludzie, znaczy, no to już w XIX wieku policzono, jaka jest odległość do tych gwiazd, ale jak policzyć na przykład odległości do galaktyk. I tutaj jest bardzo piękny, też inny wyjaśnienie, czy inny sposób.
To jest bardzo piękny sposób akurat. Żeby są nasze Słońce za 5 miliardów lat skończy jako biały karzeł. Słońce, na czym polega reakcja w Słońcu? Słońce spala wodór w Hel. To jest najpiękniejsza reakcja we wszechświecie, bo dzięki temu wszystkie gwiazdy tak, prawda, świecą. I jest w połowie drogi. Za 5 miliardów lat cały wodór się spali w Hel, znaczy spali się, no, używając reakcji fizyki jądrowej. I co dalej? No to Hel zacznie się spalać potem węgiel, w tlen. Słońce będzie przechodziło różne fazy, będzie czerwonym olbrzymem, ale nie osiągnie na tyle wielkiej temperatury w środku, żeby spalać się dalej do cięższych elementów chemicznych i odrzuci trochę masy w końcowym etapie tworzenia mgławicy i zakończy życie jako biały karzeł, taki stygnąca gwiazda o bardzo wielkiej gęstości, tam rzędu tam milionów gramów na centymetr sześcienny, więc to jest taka mała kosteczka, będzie prosiła więcej co, na pewno więcej niż astrobaza, ale no, dużo więcej niż blok nawet. Więc większe gwiazdy kończą życie w stadium gwiazd neutronowych. Co się dzieje? Większe gwiazdy, one idą dalej, tlen spala się w cięższe pierwiastki i to idzie aż do żelaza. A żelazo jest bardzo stabilne i znaczy jest najstabilniejszym pierwiastkiem chemicznym, nie chce się już bardziej spalać i następuje wybuch. Następuje wybuch, to się nazywa wybuch, ten wybuch nazywa się supernowa, więc supernowa to nie jest gwiazda, supernowa to jest wybuch. I gwiazda odrzuca mnóstwo materii, tworzy się mgławica, a co pozostaje po tej gwieździe, to jest gwiazda neutronowa, składa się z neutronów i to jest najgęstszy obiekt we Wszechświecie. On ma gęstość około 10 z 14 zerami gramów na centymetr sześcienny, czyli to jest potężna gęstość. I to jest tak, one się również bardzo szybko obracają, tam kilkaset razy na sekundę czasami, więc są bardzo. Bo wszystkie gwiazdy się obracają w ogóle, nawet Słońce się obraca, co wiemy po plan słonecznych. No i jak się takie Słońce zapadło, znaczy gdyby Słońce się zapadło, to znaczy nie zapadnie się, ale gdyby gwiazda trzy razy szybsza zapadła się, trzy razy bardziej masywna od Słońca, zapadłaby się do gwiazdy neutronowej, no to takie Słońce obraca się powiedzmy raz na 20 kilka dni, a jest takie coś jak prawo zachowania momentu pędu, że na przykład to sobie można zrobić taką piękną obserwację, wziąć taki kręcący się stoliczek, sobie wziąć kantelki i ktoś nie popchnie, nie będzie się obracał, a potem te kantelki trzeba wziąć tak. Oczywiście to jest bardzo, bardzo szybki wtedy. Więc tak samo gwiazda się obraca, ale jak się zapadnie, a gwiazda neutronowa ma powiedzmy rząd wielkości 10 km średnicy, no więc no, zapaść się z wielkiego Słońca do 10 km, to oczywiście obrót z 20 kilku dni robi się bardzo szybko właśnie, więc one się bardzo szybko obracają, w ten sposób zostały nawet odkryte, jako tak zwane pulsary. Natomiast jeżeli gwiazda ma masę powiedzmy większą niż około 9 mas Słońca, to w ostatnim stadium ona nie zapada się do gwiazdy neutronowej, bo nawet ciśnienie neutronów, bo neutrony chcą się ścisnąć, ale jakoś one się trzymają, no i ta gwiazda jakoś jest, ale jak jest jeszcze więcej masy, to neutrony nie dają rady, i gwiazda zapada się do czarnej dziury. Teraz dojdę do tego, co jest czarna dziura, bo to oczywiście jest temat prelekcji oczywiście, prawda? Więc dojdę do czarnej dziury. Ja tylko jeszcze tylko powiem właśnie o tym, dlaczego wspomniałem właśnie o tych supernowych, dlatego że supernowe, jest kilka rodzajów supernowych. Na przykład to, co ja powiedziałem o wybuchu gwiazdy neutronowej, to są supernowy typu drugiego, a są to supernowy typu pierwszego. Biały karzeł, czyli ostatnie rozstanie najmniej masywnych gwiazd, może mieć partnera, dlatego że większość gwiazd jest podwójna, tak się składa. Słońce jest w mniejszości, jest pojedynczą gwiazdą. Jowisz byłby gwiazdą, gdyby był dwa razy większy, może dwa razy masywniejszy, ale no niestety nie jest, więc czasami naukowcy nazywają go brązowym karlem, czyli chciał być, to już się temperatura ogrzewała, ale nie osiągnęła 10 milionów stopni, no i wodór się nie zaczął palić w Hel, a to jest właśnie definicja gwiazdy, właśnie ta reakcja. Więc
jeżeli jest biały karzeł i jest jakiś partner, druga gwiazda, która ma masę, która bardzo łatwo może pójść do karła, no to biały karzeł może trochę ukraść tej masy partnerowi i ta masa, to się nazywa akrecja, ta masa z innej gwiazdy idzie do białego karła i biały karzeł przekracza maksymalną masę, jaką może mieć. Fizyka teoretyczna przewiduje, że biały karzeł nie może mieć masy większej niż tam 1,4 coś na Słońca. Ale, a jeżeli dodatkowa jakaś masa pójdzie, to biały karzeł się jest nieszczęśliwy i wybucha. I wybucha i to jest supernowa 1A. Tak się nazywał. I ten wybuch supernowej 1A jest bardzo specyficzny. Po pierwsze, tam nie ma w ogóle wodoru, bo wodór cały się spalił. Jak wiemy, że jaka jest kompozycja gwiazd? Na przykład możemy sobie być tutaj na Ziemi i łatwo zaobserwować, z czego składają się gwiazdy. A się składają, bo jest takie coś, co się nazywa siatka dyfrakcyjna, albo też można użyć nawet i pryzmatu. Pryzmat to jest takie urządzenie, co Newton wziął szklany trójkąt i tu jest światło, prawda? I światło się rozszczepia, dlatego że różne kolory załamują się na granicy między dwoma różnymi optycznymi materiałami pod różnymi kątami, więc tu oczywiście fiolet i czerwień, a między nimi wszystkie kolory tęczy załamują się pod innymi kątami, a jak to jeszcze przejdzie przez drugą siatkę, no to tu jeszcze bardziej się rozszczepia. I tu jest ekran i tu można zobaczyć te wszystkie kolory. Teraz siatka dyfrakcyjna to jest takie urządzenie, że jest mnóstwo takich szczelinek bardzo blisko koło siebie, może być powiedzmy kilkaset szczelinek na milimetr, więc to są takie techniki właśnie robienia. I siatka dyfrakcyjna też rozszczepia światło. Jak się weźmie taką siatkę dyfrakcyjną, to można chyba na to kupić teraz, i się spojrzy na źródło światła, to się zobaczy wszystkie kolory tęczy, a jak się zobaczy tak to dokładnie, na przykład jak się spojrzy na gwiazdę przez taką siatkę dyfrakcyjną, to się zobaczy, że te kolory tęczy nie będą, znaczy to będzie tęcza, trudno mi narysować jak jest tęcza, a nawet tęczy będą takie czarne kreseczki. Czarne kreseczki i te czarne kreseczki to jest widmo absorpcyjne. Chodzi o to, że gwiazda chce nam wysłać wszystkie w ogóle częstotliwości, czyli wszystkie światła. Więc jakby nam wysłała wszystkie światła, to byśmy widzieli całą tęczę. Ale jak cząsteczki światła, zwane fotonami, przechodzą przez atmosferę gwiazdy, to w zależności od tego, jaki jest skład gwiazdy, pewne częstotliwości, pewne fotony zostaną zaabsorbowane przez atomy pierwiastków chemicznych. I wtedy takie fotony z takimi częstotliwościami do nas nie dochodzą, więc my widzimy braki w tym widmie i widzimy takie czarne kreski. To są właśnie to widmo absorpcyjne. I dzięki temu, więc będąc na Ziemi, widząc gdzie te kreski są, możemy powiedzieć sobie, jaki jest skład chemiczny, gwiazdy. Dlatego, że możemy wziąć, na Ziemi sobie możemy, prawda, wziąć też takie widmo absorpcyjne zrobić, znając kompozycję gazu, prawda, więc możemy porównać. Więc naukowcy wiedzieli, jakie pierwiastki są, więc supernowa 1A to jest supernowa, gdzie w ogóle nie ma linii wodoru. Czyli naukowcy wiedzieli, że są pewne wybuchy, że w ogóle nie obserwuje się wodoru, więc wiedzieli, że to już jest jakieś końcowe stadium ewolucji gwiazd. Piękną rzeczą jest to, że taki wybuch supernowej, jak biały karzeł zdobędzie trochę dodatkowej masy, jest standardową świeczką. On zachodzi, że wybuch tej supernowej wydziela taką ilość energii, która jest wielkością stałą. Dlatego, że masa, maksymalna masa białego karła jest wielkością stałą, to jest 1,44 mas Słońca. Wobec czego wszystkie te wybuchy zachodzą po przekroczeniu tej samej masy, więc muszą być te same eksplozje, wobec czego natężenie światła jest takie same, a ponieważ więc jak zobaczymy jakiś wybuch, gdzie nie ma linii wodoru, to wiemy, aha, to jest supernowa 1A. I teraz jak zmierzymy, jak jasny jest ten wybuch, możemy oszacować, znaczy możemy zmierzyć, jak daleko jest ta gwiazda od nas. Dlatego, że
No, te, jak ten wybuch nastąpi bardzo blisko, no to znaczy jak teraz to będzie blisko nas, no to ten wybuch będzie jaśniejszy. Ale jak będzie daleko od nas, to będzie mniej jasny, prawda? One są wszystkie takie same, absolutnie. To im dalej, tym jaśniej nam się wydaje. I więc możemy znaleźć, jak daleko są te gwiazdy, a ponieważ gwiazdy są w galaktykach, to możemy znaleźć odległość do galaktyk. I właśnie odległość do galaktyk właśnie są mierzone poprzez te Kirchhoffowe 1a. Są też inne metody, ale ja chcę tylko powiedzieć o kilku, bo ja chcę zaraz przejść jeszcze do jednej rzeczy. Więc powiedzmy, że tu jest czerwień, to jest czerwony kolor, a tu jest kolor fioletowy, prawda? To jest, prawda, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Teraz powiedzmy, że tu mamy jakąś gwiazdę, która się porusza bardzo powoli, albo to jest coś na Ziemi, prawda, że wiemy, jak są te linie. I teraz naukowcy sobie mogą popatrzeć na jakąś gwiazdę, albo na jakąś odległą galaktykę. I naukowcy zaobserwowali, że te linie, znaczy, no powiedzmy, że no, mogą być inne pierwiastki, ale załóżmy, że mamy dwie gwiazdy o tej samej kompozycji. Oni założyli, że jak jest gwiazda bardzo daleko, daleka galaktyka, no to te linie odpowiadające pierwiastkom chemicznym, one są jakoś tak, one są w tej samej kompozycji, ale są jakieś przesunięte ku czerwieni. Czyli one wszystkie się przesuwają od czerwieni do czerwieni. Czyli tu chodzi o to, że ich częstotliwości stają się mniejsze. Dzięki temu następuje to przesunięcie. I teraz to jest odpowiednik tak zwanego efektu Dopplera. Teraz na przykład jak jest, powiedzmy, jest policyjny samochód na syrenie, jak jest syrena, prawda, jak policja się do nas zbliża, no to jest wyższy dźwięk, a jak się oddala od nas, to nagle prawda, jest niższy dźwięk. Czyli jak coś się od nas oddala, to słyszymy niższy dźwięk, niż jakby się od nas nie oddalał. I to jest tak samo tutaj. Fakt, że te linie się przesuwają, to jest świetny odpowiednik obniżenia dźwięku, bo obniżenie dźwięku to jest obniżenie częstotliwości dźwięku, a to jest obniżenie częstotliwości światła. To, że te linie się przesuwają od fioletu do czerwieni, świadczy o tym, że obiekt, który nam wysłał te linie, się od nas oddala. Więc obiekt się od nas oddala i Edwin Hubble w 1920 chyba zdaje się, 7 roku właśnie on coś bardzo pięknego odkrył. On odkrył, że galaktyki się od nas oddalają, a ponieważ wiedziano już, jak daleko są od nas galaktyki, on odkrył, że im dalej galaktyka jest od nas, tym bardziej się od nas oddala. I to jest zależność liniowa, przybliżanie na odległości, które możemy łatwo zaobserwować. A to się nazywa prawo Hubble'a. Im dalej galaktyka jest, tym szybciej się od nas oddala. I teraz oczywiście można byłoby sobie pomyśleć, że my jesteśmy w centrum wszechświata, dlatego że od nas się wszystkie galaktyki oddalają, prawda? No bo jak się wszystko od nas oddala, to jesteśmy w centrum. No, galaktyka w Andromedzie M31, ona się od nas nie oddala, ona do nas akurat idzie, dlatego że ona jest na tyle blisko, że nasza droga mleczna przyciąga ją grawitacyjnie, więc ona nie ucieka. Wszystkie inne uciekają. I jeszcze nie powiem dlaczego. Dlaczego? Może my odpychamy wszystkich, prawda? Ale teraz proszę zobaczyć na taki rysunek. Powiedzmy, że sobie stwierdzimy, o, my jesteśmy w centrum wszechświata, prawda? Bo się wszystko od nas oddala. No dobrze. No to powiedzmy, tu jest galaktyka, tej odległości się oddala z tą prędkością. Tu jest galaktyka dwa razy dalej od nas, o, galaktyka, o. I ona się, dwa razy od nas jest, tu jesteśmy my, o. Galaktyka będąca dwa razy dalej niż ta, ona się będzie oddalała dwa razy szybciej, prawda?
galaktyka powiedzmy tutaj będzie się oddalała 3 razy szybciej, nie? A galaktyka po drugiej stronie będzie oddalała się tu, a ta się będzie oddalała 2 razy dalej, prawda? Jesteśmy w centrum wszechświata. No dobrze, ale zobaczmy teraz, co powie ta galaktyka. No ta galaktyka, ona się, no to galaktyka we własnym układzie odniesienia się nie porusza, prawda? No, prędkość każdego z nas względem nas jest zero, prawda? Więc ta galaktyka powie, ja się nie poruszam. Teraz tak, jak ta galaktyka idzie od nas w prawo, no to z punktu widzenia tej galaktyki my idziemy w lewo. No a ponieważ ta szła w lewo już, no to ta będzie szła w lewo 2 razy dalej. A ta galaktyka szła w prawo, ale względem tej, ona będzie też szła w prawo, ale trochę krócej, prawda? No i co widzimy? Ten sam obraz. Ta galaktyka powie, ja też jestem w centrum wszechświata. Każda galaktyka powie, jestem w centrum wszechświata. To jest zasada kosmologiczna, którą Kopernik już zaproponował, że w zasadzie wszechświat wygląda tak samo, gdziekolwiek jesteśmy, że zaobserwujemy, że wszystkie galaktyki się od nas oddalają, im dalej są. Czyli właśnie prawo Hubble'a, to prawo Hubble'a, że im dalej galaktyka jest, tym bardziej szybciej się oddala, powoduje, że wszechświat jest w zasadzie nie ma centrum. Nie ma centrum. Każdy punkt jest tak samo ważny, prawda? Czyli to jest tylko obserwacja. To teraz ja bym chciał przejść do. Ja za jakieś 5 minut założę może mój slajdy, ale chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie o czarnych dziurach i o teorii względności. Więc no, Isaac Newton, jeden z największych geniuszy wszechczasów, on co zrobił? On połączył to, co robił Kepler i Galileusz przed nim. Galileusz rzucał z wiedzy w Pizie różne obiekty i on stwierdził, że wszystkie obiekty przyspieszają niezależnie od masy. Tak samo przyspieszają. No nie wiedział dlaczego, ale to był doświadczony fizykiem, no to był uniwersalny. Newton wytłumaczył, dlaczego wszystkie obiekty się poruszają z tym samym przyspieszeniem, a także wytłumaczył, dlaczego Księżyc się obraca wokół Ziemi. Księżyc cały czas chce na Ziemię spaść, ale nie może. No bo tu jest Ziemia, tu jest Księżyc, no Księżyc chce spaść. Isaac Newton zaproponował swoją teorię grawitacji, która mówi, że wszystkie ciała się przyciągają w kosmosie, a ta siła przyciągania jest tym większa, im większy jest produkt mas i tym mniejsza, im mniejszy jest kwadrat odległości. Prawda? Im dalej gwiazdy są, tym słabiej się przyciągają. I on to zaproponował, żeby wyjaśnić właśnie, dlaczego Księżyc rusza wokół Ziemi, bo na przykład Księżyc jest przyciągany przez Ziemię, chce spaść. I spadłby, tylko że Księżyc już się wcześniej poruszał w prawo, tak? Więc on chce spaść na Ziemię. No to jak chce spaść na Ziemię, no to co zrobi? No zakrzywi ścieżkę ruchu i będzie tutaj. No ale teraz ta siła teraz grawitacji jest tutaj, a Księżyc poruszy się tutaj. No to on chce znowu skręcić, no i będzie skręcał cały czas. No i on cały czas na Ziemię spada, no ale nie spadnie, bo Ziemia go omija, no, albo Księżyc omija Ziemię i się porusza po kole. Newton wyjaśnił właśnie ten ruch za pomocą prawa grawitacji i on, stosując tak zwane trzecie prawo Keplera, on to udowodnił to prawo, on policzył, jaka jest masa Ziemi, znając okres obrotu Księżyca wokół Ziemi, a my już wiemy, jaka jest odległość Księżyca od Ziemi z tych eksperymentów wcześniej, prawda? Czyli to można, ja tak nie wiem, pisać, ale Księżyc się obraca wokół Ziemi i znając, to jest 27 dni około, prawda, można znaleźć masę Ziemi. Ale masę Ziemi też można znaleźć, zakładając to samo prawo grawitacji Newtona, że wszystkie ciała spadają dlatego, że Ziemia je przyciąga. Więc znając odległość, powiedzmy, markera do Ziemi, która jest przy brzegu równa promieniowi Ziemi, który znamy z wcześniejszych, prawda, doświadczeń starożytnych astronomów, można, i znając przyspieszenie, można również znaleźć masę
Ziemi. I Newton policzył właśnie masę Ziemi na dwa sposoby. Z ruchu Księżyca i z obserwacji Galileusza. I się okazało, że ta masa taka sama. Prawie. Z dokładnością eksperymentalnego błędu. Czyli Newton potwierdził swoje prawo grawitacji. Nie tylko Newton wyprowadził, że czasami planety, że planety poruszają się wokół Słońca po kołach, ale czasami mogą się też poruszać po takich trochę zdeformowanych kołach, to się nazywają elipsami. Że planeta, że Słońce jest w jednym z ognisk elipsy i on to wyprowadził właśnie używając wszystkiego, co on sam odkrył. To był wielkim geniuszem. Odkrył trzy prawa mechaniki, które są teraz nazwane jego imieniem. Odkrył prawo grawitacji, nazwane jego imieniem. I również wynalazł rachunek różniczkowy i całkowy. I wszystko to połączył i czyli wyprowadził, że planety poruszają się po elipsach i spełniają wszystkie trzy prawa Keplera. Kepler wyprowadził je w ciągu 11 lat obserwacji, a Newton teoretycznie uzasadnił. Czyli on jakby pokazał, że można całą naukę wyjaśnić bardzo prosto. Teraz 5 minut, zaraz. To mam 10 slajdów, ale są, tylko służą mi, żeby to pokazać ładne obrazki, więc takie koncepcyjne. Ale chciałbym powiedzieć właśnie, że teraz idę do teorii względności. Więc Newton, mechanika newtonowska opisywała układ słoneczny bardzo pięknie. I znano planety aż do Saturna. Odkryto Urana w XVIII wieku przypadkowo zupełnie, bo tam coś się poruszało na niebie. Herschel odkrył Urana, no i oczywiście dostał pałac od króla, bo odkrył coś wielkiego, prawda? Ale się okazało, że Uran nie porusza, znaczy jak ludzie obserwowali Urana, to się okazało, że Uran nie porusza się tak jak się powinien poruszać, i są jakieś drobne odstępstwa. Więc dwóch też geniuszy obserwacyjnych, Adams i Le Verrier, w połowie XIX wieku, zaproponowali, że istnieje dodatkowa planeta, która zaburza ruch Urana. Jak to zrobili? Bez kalkulatorów, bez komputerów w 1850 chyba to roku był. Jak to zrobili? Nie wiem, ale Le Verrier był trochę szybszy i Le Verrier przewidział, że jest w tym momencie gdzieś tam w takiej konstelacji jest nieznana planeta o takiej masie. Napisał list szedł kilka dni, dotarł do Galego w Niemczech, znajomego astronoma. Gale w tym samym dnia albo nocy odkrył nową planetę. Tam była istotnie. To planeta została nazwana Neptunem. Przedtem miała być nazwana Le Verrierem, ale Le Verrier był skromny, powiedział, że nazwijmy go od bogów, prawda, greckich. Ale to był piękny triumf mechaniki klasycznej. Do prawa mechaniki przewidziały nową planetę. Ale dalej, Merkury też ma zaburzenie. Ale Merkury miał zaburzenie również, więc Le Verrier stwierdził, o, prawdopodobnie między Słońcem a Merkurem jest jakaś też inna planeta, której nie wiemy, bo jest tak blisko Słońca, że jej nie widać. Więc ją nazwał wulkanem i ludzie szukali tego wulkana, nie znaleźli. Bo się okazało, że Merkury był zaburzony nie przez jakąś dziwną planetę, ale że w bardzo wielkich odległościach, od Słońca, pole grawitacyjne jest tak silne, że nie spełnia ruch prawa Newtona. Mechanika newtonowska jest tylko przybliżeniem. Okazuje się, że przy bardzo wielkich prędkościach, bliskich prędkości światła i przy bardzo silnych polach grawitacyjnych trzeba stosować już teorię względności, która mówi, że prędkość światła jest taka sama. I to jest bardzo, że prędkość światła jest taka sama, a czas spowalnia w polu grawitacyjnym. Czas nie jest taki sam. U nas wszystkie zegarki są tak samo, ale jak ktoś by pojechał do czarnej dziury bardzo blisko i tam pobył, powiedzmy, godzinę jego, czy jej czasu, gdy nas wrócił, to by się okazało, że u nas minął rok. Bo nasz czas i czas w silnym polu grawitacyjnym biegną inaczej. Czas spowalnia w polu grawitacyjnym czarnej dziury. Czyli Albert Einstein, on wynalazł teorię, odkrył teorię względności i zastosował on, a także Friedman, zastosowali do całości Wszechświata. I się okazało, że wyszło Einsteinowi, że Wszechświat się rozszerza. Że nie jest statyczny. Wszechświat się rozszerza, czyli wyszło to, co Hubble odkrył kilka lat później. Einstein przewidział, że wszystkie galaktyki
oddalają się od nas, nie dlatego, że one same z siebie się oddalają, chodzi o to, że Wszechświat się rozszerza, a galaktyki są jakby uczepione we Wszechświecie. No więc jak się Wszechświat rozszerza, no to galaktyki też oddalają się od nas, prawda? I to wszystko od siebie ucieka. Einstein bardzo mu się to nie podobało, bo Einstein, podobnie jak i większość fizyków wtedy, uważała, że Wszechświat jest statyczny, czyli że istniał od nieskończoności w przeszłości, no i sobie zawsze istniał. A teraz nagle się on się rozszerza, więc co Einstein zrobił, on poprawił swoje równania, wprowadził tak zwaną stałą kosmologiczną, poprawił swoje równania i wyszło mu, że kosmos może być statyczny. A nagle Hubble odkrył parę lat później, że kosmos jednak się rozszerza i gdyby Einstein nie poprawił równań, to miałby jeszcze jeden powód do sławy, kolejny na wiele, prawda? Że przewidział rozszerzenie się wszechświata, to nagle chciał poprawić, a tu wyszło, że się rozszerza. Czyli on odrzucił tą stałą kosmologiczną, równania są piękne, kosmos się rozszerza. No dobrze, jak się rozszerza, no to co było wcześniej? No jak się rozszerza, to oczywiście powinien się... Czy mogę poprosić o projektor? Skoro się rozszerza, no to w przeszłości powinien być mniejszy. Jak będziemy ekstrapolować do przeszłości, to powinien dawno temu powinien być bardzo, bardzo mały. A jak się jeszcze weźmie równania ogólnej prawdopodobności Einsteina, ekstrapoluje to do samego początku, to wychodzi, że Wszechświat powstał z punktu. A punkt, no, jest niefizyczny, bo żeby wziąć całą masę Wszechświata, wcisnąć do jednego punktu, to oczywiście miałby nieskończenie wielką gęstość, a nieskończone gęstości nie są, są niefizyczne, bo fizyka jest przede wszystkim, jestem bardzo, bardzo teoretycznym fizykiem, niedoświadczalnym, ale jednak wiem, że fizyka jest nauką doświadczalną. Bez doświadczeń to nie byłaby fizyka, to byłaby matematyka. Więc, a jak są rzeczy nieskończenie wielkie, to nie można ich zmierzyć. Jak nie można ich zmierzyć, to nie jest fizyka wtedy, prawda? Więc ogólna teoria względności załamuje się. Coś się dzieje na początku Wszechświata, prawda, że tam nie może być nieskończenie wielka gęstość. No ale równania pokazują, że jest, prawda? Teraz ja jeszcze, zanim tu przejdę, powiem o czarnej dziurze. Więc czarna dziura, tak łatwo to mówiąc, to jest część przestrzeni z wnętrza, której nic nie może wyjść. I teraz to sobie łatwo wyobrazić w taki sposób. Jakbyśmy chcieli uciec z Ziemi, no to możemy, prawda, wziąć jakiś obiekt, nadać jakąś początkową prędkość i polecieć do góry. Ja po prostu mogę rzucić markę, prawda, ale on spadnie, prawda, zaraz, bo nie da mu zbyt wielkie prędkości. Żeby uciec z Ziemi, to potrzeba tak zwanej prędkości ucieczki, to jest około 11 km na sekundę z Ziemi. Z bardziej masywnych, ze Słońca dużo więcej. A jak weźmiemy czarną dziurę, to czarna dziura jest zdefiniowana w ten sposób, że prędkość ucieczki z jej powierzchni jest równa prędkości światła. A ponieważ prędkość światła jest największą maksymalną prędkością, ze stałości prędkości światła można udowodnić, że to jest maksymalna prędkość. Ponieważ prędkość światła jest maksymalna, to z powierzchni czarnej dziury może uciec tylko światło, a wszystko inne nie może uciec. Więc jak coś tam wejdzie, to nie może wyjść. Natomiast wewnątrz czarnej dziury, to już ta prędkość ucieczki jest większa niż prędkość światła, choć tam to trzeba być ostrożny, bo tam czasy przestrzeń się zmieniają rolami, więc jak mówię obrazowo, prawda, bo tutaj ten. Ale w każdym razie z czarnej dziury nic nie może uciec. Więc jeżeli najbardziej masywne gwiazdy zapadają się do czarnych dziur, to ta materia, to ta gwiazda zapada się do czarnej dziury i czarna dziura osiąga, znaczy gwiazda osiąga rozmiar czarnej dziury, jej brzeg staje się horyzontem zdarzeń, czyli czarna dziura ma bardzo piękną zależność, tutaj muszę napisać po tym, że jej promień równa się 2 razy stała grawitacji razy masa czarnej dziury podzielić przez kwadrat prędkości światła. To jest bardzo piękna zależność Schwarzschilda, który był pierwszym człowiekiem, który napisał rozwiązanie równania Einsteina w ogóle, pół roku po jego równaniach. Z wnętrza czarnej dziury nic nie może wyjść.
Wobec tego, co materia robi w czarnej dziurze? No, w czarnej dziurze ta materia, te gwiazdy, zapada się dalej do centrum, ale się okazuje, że w wewnętrzu czarnej dziury ruch jest możliwy wyłącznie do centrum. Wobec czego materia zapada się tam gdzieś do punktu, do centrum, do osobliwości. Czyli cała materia bardzo szybko zapadnie się zewnątrz czarnej dziury do punktu, czyli czarna dziura wygląda następująco, że jest horyzont zdarzeń, czyli jest taka brama jakby, a tam nic nie ma, bo to jest tylko taka matematyczna brama, a wszystko jest w jednym punkcie w środku i ma nieskończenie wielką gęstość.